Witam serdecznie na moim kolejnym filmiku. Dzisiaj złożymy sobie wszystkie podzespoły na moją obudowę nową do testowania, czyli Realme T60 Test Bank. I pokażę Wam wszystko, to już wygląda w całości. Także zaczynamy. Najpierw założymy płytę. Ja już sobie założyłem tutaj, widzicie, cooler na płytkę, żeby Was nie nudzić, bo robiłem to już dwa razy na moich filmikach, także nie ma sensu, żebym pokazywał Wam to dalej. Teraz musimy sobie ułożyć tą płytkę ładnie na stole do testowania, czyli na tej obudowie naszej, i ją przykręcić. Także ja muszę poszukać sobie tych śrubek, które będą mi pasowały. Dobra. Jeśli kilka, nie będzie problemu. Jak widzicie tutaj, ja Wam pokażę, jak położyłem standardową płytę, standard ATX, płytę na ten stół, możemy spokojnie zamontować jeszcze Extended ATX, czyli mamy tutaj kolejne kołki i ona spokojnie wejdzie. Także w specyfikacji jest tylko Micro ATX i ATX, natomiast Extended ATX spokojnie wchodzi. Nie ma problemu. Dobra, teraz tak, przykręcimy sobie spokojnie płytę do stołu. Zawsze proponuję to robić także na skosy, żeby ładnie ją docisnąć. Przyda się zawsze śrubokręt, który jest lekko namagnetyzowany, żeby przytrzymać śrubki. Czasem jak nie możecie dostać namagnesowanego śrubokręta, warto kupić jest taki do magnesowania takie urządzenie. To jest bardzo proste i tanie. W tym momencie po prostu sobie kładziecie na, nie wiem, godzinkę czasu na tym magnetyzerze, że tak powiem, śrubokręt jakikolwiek, i on Wam ładnie go namagnetyzuje. Nie musicie się bać, płyty nie uszkodzicie, magnes nic tutaj nie zrobi. Ok, czyli jeszcze tutaj mamy, dobra, kolejną śrubkę. Proponuję przykręcić śrubek tak naprawdę ile tylko możecie, jesteście w stanie, żeby obudowa się dobrze trzymała. Wiadomo, że tutaj nie ma to takiego znaczenia, jak robicie to na takim stole do testowania, ponieważ no, ona będzie leżeć, prawda? Także nie będzie ona w pionie, tylko w poziomie zawsze usytuowana. Także tu jest mniejszy problem, natomiast dobrze jest ją przytwierdzić, żeby się nie ruszała. Jak mamy teraz już śrubki poza wstępnie powkręcane, dokręcamy je szczuciem oczywiście, żebyście nie przesadzili. Szczuciem je dokręcacie do obudowy już. Ja dzisiaj mam pomoc, mój szwagier mi pomaga, także kręci wideo dzisiaj. Także będzie lepiej widać. Ok, także wszystko się już trzyma, jak widzicie. Teraz tak, włożymy sobie pamięci do slotów. Teraz tak, ja zostałem, znaczy może nie, znaczy ktoś mi powiedział, chyba w jakimś tam prywatnej wiadomości na YouTubie, że źle wkładałem pamięci, że powinienem wkładać do czarnych slotów. Nieprawda. Prawdą jest to, że musimy włożyć pamięci do tych samych kolorów, to jest najważniejsze, czyli albo dwa do czarnych, albo dwa do niebieskich. Akurat w tym przypadku producent zaleca wkładać do slotów niebieskich w tej płycie, także podobno ktoś nakręcił film na YouTube i mówił, że koniecznie wkładamy w pierwszej kolejności do czarnych. Nie jest to prawdą. Ja proponuję generalnie sprawdzić sobie w płycie swojej, w instrukcji obsługi, w które sloty powinniście pamięci włożyć. Tutaj akurat w tej płycie Asus rekomenduje włożenie do niebieskich slotów, natomiast nie jest to obligatoryjne i możecie sobie spokojnie wkładać do dwóch czarnych, także nie ma problemu. Jak widzicie, gdybym musiał wkładać do czarnych, nie byłoby to możliwe. Nie wiem, czy można to zrobić zbliżenie. Nie byłoby tutaj to możliwe, ponieważ cooler zasłania pierwszy slot pamięci. Nie byłoby możliwe włożenie do czarnych w ogóle. Także to wygląda w ten sposób. Ok, teraz zamontujemy sobie kartę graficzną. Musimy w tym celu wyjąć jeden śledzik. To będzie ten. Wszystko jest ładnie na śrubki szybkomontażowe, także nie ma z tym problemu. Ja sobie złapię kartę. I wkładamy kartę do slotu. Muszę ładnie ją tutaj wcelować. Nie jest to proste, Wam powiem. Nie wiem dlaczego, ale tutaj coś się blokuje. A już wiem. Zatyczka. Okay. Teraz będzie dobrze. Dobrze. Ta zatyczka, słuchajcie, od S-Video blokowała po prostu wejście do slotu. Także to był problem. Karta musi się zatrzasnąć oczywiście. Dokręcamy. Także widzicie, ten stolik jest fajny, bo ma właśnie tutaj montaż na karty rozszerzeń i to nie będzie nam latało w żadnym wypadku. Także fajna opcja. Teraz tak, podłączymy sobie panelik przedni. Ja mam tutaj akurat tylko w tej obudowie. Ja to nazywam obudową, to jest stół do testowania, natomiast nazywam to obudową.
nie mamy diod, także podłączam sobie tylko reset. Tu akurat jest reset, dobrze, i tutaj mamy power. Oznaczone ładnie na płycie, także nie potrzebujemy user manual od płyty. Podłączamy, to mamy zrobione. Także kabelki sobie ładnie tu wystają. To nie musi być idealne, to nie jest obudowa, która ma ładnie wyglądać, to jest obudowa do testowania, także tutaj kabelki mogą sobie wystawać. I teraz zamontujemy sobie dysk twardy. Ja akurat używam teraz SSD. Będzie to tylko do testowania, jak mówiłem, sprzętu, także nie potrzebuję dużego dysku, to jest 64 GB SSD od Cruciala. Znajdę sobie tylko śrubki, czekajcie, dajcie mi chwilę. Śrubki to podstawa. Dobra, mam dwie śrubki. Teraz tak, tutaj mamy do montowania dysku SSD, mamy miejsce tu, w tej zatoce. Także ładnie sobie go przykręcimy. Ok. Jedna. Oczywiście on nie wibruje, nie jest to mechaniczny dysk, także użyję tylko dwóch śrubek. Nie jest konieczne używanie czterech. Oczywiście możecie. Nie widzę przeciwwskazań, natomiast ja użyję tylko dwóch śrubek, żeby zabezpieczyć dysk, żeby on mi się nie ruszał. Po skosie oczywiście zanotuję także po przekątnych, że tak powiem, także dysk się nie ma prawa ruszyć. Ok, dysk mamy podłączony. Teraz zamontujemy sobie zasilacz. Zasilacz ja kupiłem jakiś używany, 500W OCZ. Musiałem go trochę wyczyścić w środku, po prostu były tony kurzu. Także teraz może ja Wam wrzucę tą obudowę w ten sposób, żebyście lepiej widzieli. Tutaj mamy, jak widzicie, płozy na zasilacz. Z taką gumą, podstawką gumową, żeby zapobiec wibracją. Zasilacz sobie dociskamy do końca, tak żeby nam otwory ładnie pasowały do... Teraz ja to odwrócę, żeby nam otwory pasowały do śrub, żebyśmy mogli je przykręcić. Ja użyję tutaj czterech śrub szybko złączek do tego, także musimy przytwierdzić zasilacz, żeby nam się nie ruszał. Również po skosach zalecam. Dobra. I ostatnia jest tutaj. Zasilacz czarny też się ładnie komponuje. Także ok, teraz dokręcimy sobie po skosach. Zasilacz jest zamontowany. Teraz tak, znowu Wam wrócę, żebyście lepiej widzieli. Musimy podłączać teraz kabelki. Pierwsze co proponuję, to zrobić sobie 24 pin. Pod płytę główną. Także podłączamy. Tutaj uważajcie, bo tutaj mówię, to jest. Się boję, żeby nie urwać płyty. Palcem sobie podeprzyjcie. Przy montażu 24 pin siedzi zabezpieczony. Teraz tak, tutaj mamy 4 pin do płyty głównej. Mam nadzieję, że bez problemu nam sięgnie. Sięga idealnie. Także sobie też to podłączamy. Ok. Siedzi. Musimy oczywiście podłączyć SATA pod dyski twarde. I go poprowadzimy sobie tutaj pod spodem. Dobra. I teraz musimy podłączyć zasilanie. Jest podłączone pod dysk. I musimy oczywiście podłączyć kabel SATA z danymi. Pod... Ja byłem chyba za długi. No dobrze, chodzi tylko o pogląd, ja później sobie ten kabelek myję na krótszy. Na razie go sobie tak powinę. Tobie tutaj nie chodzi o estetykę, naprawdę nie chodzi o estetykę. Bo po prostu to jest do testowania tylko i wyłącznie. Oczywiście najlepiej podłączyć sobie pod SATA. Ten dysk jest SATA 3, czyli 6 GB na sekundę. Jak widzicie, tutaj mamy te dwa sloty białe, to są właśnie te 6 GB na sekundę, SATA 3. Także ja sobie podłączam tutaj pod jeden z nich i mamy załatwioną sprawę. Także teraz tak, zwróciliście na pewno uwagę, że nie podłączam tutaj żadnego CD-ROM-u ani DVD. Nie potrzebuję tego, ponieważ zainstaluję system z CD-ROM-u na USB, żeby zapobiec jakimkolwiek wibracjom i problemom, tego DVD czy CD nie będę montował. Nie ma takiej potrzeby. Resztę kabelków sobie możemy tutaj upchnąć. Przepraszam bardzo, jeszcze zapomniałem jednej rzeczy. Bardzo ważne, i musimy podłączyć sobie kartę graficzną, prawda?
Akurat to jest na jednym kablu, są dwa kable 8 pin, przepraszam. Także tak to wygląda. Moleksów nie będę potrzebował, także moleksy sobie chowamy. Ja później sobie oczywiście jeszcze pospinam to wszystko ładnie. Może nawet zrobię to teraz opaską zaciskową, żeby to jednak jakoś wyglądało. Mówię, nie musi to być cudne, ale nic się nie stanie, jak będzie schludnie poukładane, żeby kable się nie walały. Ok, teraz sobie to oczywiście musimy uciąć czymś. Do tego celu oczywiście zalecam mieć pod ręką jakieś szczypce. Fajnie się nimi ucina za opaski zaciskowe. Dobra, to jest załatwione. I teraz tak myślę sobie, być może zrobimy to jeszcze w ten sposób. Dajcie mi chwilę. Dobra, tutaj mam otwory do USB, do diod. Ja tego nie będę używał, nie będę tego potrzebował. Także spokojnie mogę sobie to wykorzystać na przytwierdzenie kabli i zrobienie tam jakiejś ala zarządzanie kablami w obudowie do testów. Chodzi o to, że po prostu mi się to nie rozchodzi gdzieś na boki i żeby to jakoś schludnie wyglądało. Ok. To byłoby na tyle. Mówię, kabel SATA sobie zmienię na krótszy. On starczy bez problemu. Później go sobie wymienię. Nie mam teraz pod ręką, nie będę Was zanudzał. Tak to wszystko wygląda. Tutaj możecie sobie zobaczyć. Kable, mówię, nie jest rewelacja, ale wiecie co, naprawdę jest całkiem nieźle. To nie chodzi o estetykę, tylko chodzi o funkcjonalność. Także tak to wszystko wygląda. Zestawik gotowy. Teraz będę mógł sobie testować różne sprzęty typu karta graficzna czy chłodzenia. Mogę również sobie zmieniać łatwo płytę główną. Dostęp jest prosty, nie ma problemu. Także to byłoby tyle. Dziękuję za oglądanie. Jak zwykle proszę łapki w górę. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.